Namaste, Maria Boccardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym magicznym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najbardziej wyjątkowych kamieni mocy, jakie zna historia. Kamień Rodochrozyt, który dla Indian Ameryki Południowej miał i myślę, że ma do dzisiaj... Wartość większą niż czyste złoto. A ty wiesz, że wszystkie te kultury, stare kultury w Ameryce Południowej, dla nich złoto miało ogromną wartość. Możesz sobie więc wyobrazić, że ten szczególny kamień, rodochrozyt, musi mieć w sobie coś wyjątkowego, jeżeli był dla nich bardziej wartościowy niż złoto. Kamień rodochrozyt. Właściwie każdy z nas powinien mieć rodochrozyt w swojej kolekcji. Jest to kamień bardzo kosztowny, y, bardzo rzadki i trudno znaleźć taki naprawdę o odpowiedniej wibracji. Rodochrozyt. Dlaczego powinien znaleźć się w każdej rodzinie? Dlatego, że większość z nas ma w sobie, szczególnie teraz w tym momencie, bardzo dużo strachu, obaw, niepewności, nie wiadomo jak dalej. Dodatkowo, sposób wychowania w matriksie powoduje, że często nie czujemy tej naszej wartości. Tej prawdziwej indywidualności, niepowtarzalności. I bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy, brakuje nam tej szczypty, tej miłości własnej, takiej bezwarunkowej miłości do samej siebie i do samego siebie. Gdy mamy potomstwo dzieci, to są istotki bardzo wrażliwe. Tak samo jak i yy, Nasze zwierzęta domowe są również bardzo wrażliwe, one widzą więcej, czują więcej, nawet się mówi, że mają dodatkowe zmysły. I gdy my mamy w sobie tą niepewność, strachy, obawy, ta sytuacja wokół jest trudna, nie wiadomo jak dalej, jesteśmy często uwikłani w różne takie sieci matryksowe, może kredyty, może jakieś zależności, to te istotki, te najmniejsze istotki, które są pod naszą opieką, najbardziej to widzą, czują i na tym cierpią. Dlatego często, dokładnie teraz, małe dzieci budzą się w nocy z płaczem, chcą, aby zapalić światło, y, widzą coś, czego może dorośli nie widzą. I tak samo. Zwierzęta, nasze koty, psy, króliczki czy, czy wszystkie inne zwierzątka domowe często mają takie wielkie oczy, patrzą w jakimś kierunku, widzą coś, czego normalni ludzie na pierwszy rzut oka nie widzą. I rodochrozyt, gdy posiadamy w naszej kolekcji, to jest dokładnie teraz, również dla nas bardziej wartościowy niż złoto mimo tego, że złoto jest mm, bardzo szczególne ponieważ złoto jest mm, które oświeca ta mądrość wyższa by podejmować właściwe decyzje również ten symbol bogactwa, obfitości to jest bardzo szczególny kruszec. Natomiast w tym momencie, często już kupione pierścionki, łańcuszki u jubilerów mają różne dodatki, już nie są takim, takim wartościowym złotem. A rodochrozyt? Rodochrozyt, ta róża inków, mityczna róża, ten symbol rozkwitu. Tutaj Wielu ludziom może się źle kojarzyć, bo róża, różokrzyżowcy czy templariusze, różne szufladki mogą się otwierać, ale w rzeczywistości chodzi nie tyle o ten symbol kobiecości, co jest to kamień również dla mężczyzn, który pozwala rozkwitnąć. A rozkwitność tej naszej indywidualności, tej naszej niepowtarzalności, rozkwit talentów, zdolności wyższych. Pasji. I to najlepiej widać, gdy ktoś żyje w strachu, niepewności, w ranach emocjonalnych, ma poczucie niskiej wartości, jest zagubiony, może jest w depresji, nie widzi wyjścia. To często jest tak, że ten. Rodochrozyt. Wystarczy, że pojawi się w jego życiu tylko prawdziwy rodochrozyt, nie jakiś sztucznie manipulowany czy y, jakoś dziwnie obrabiany czy z jakichś dziwnych źródeł. Bo y, to jest bardzo wartościowy kamień, to jest również kosztowny kamień. Jeżeli gdzieś jest on bardzo tanio, to, to zawsze powinna się zapalić ta lampka alarmowa, czy coś tutaj nie jest na rzeczy, bo to jest jeden z kamieni, które są bardzo drogie. Bardzo drogie, no w zależności co dla kogo jest drogie, ale ogólnie droższe niż inne. I gdy nagle ten prawdziwy rotochrozet pojawia się w życiu takiej osoby, to to jest kamień mocy, który działa natychmiastowo. Czyli nie tak na przykład powolutku, jak kalcyty, czy jak takie inne, spokojniejsze kamienie, tylko on działa natychmiastowo. I czasami można to zauważyć, gdy kupimy komuś w prezencie rodochrozyt, podarujemy ten kamień i na naszych oczach ta osoba zaczyna rozkwitać, jeżeli oczywiście nosi ten kamień. Bo ten kamień należy nosić blisko serca, czyli albo na sznureczku, albo na łańcuszku, tak mniej więcej na splocie słonecznym, albo w formie bransoletki mitycznych drzew Edenu, gdzie ta dłoń Często jest w pobliżu serca, gdy gestykulujemy, lub gdy śpimy lub medytujemy. Możemy go również położyć na naszym sercu. Dla małych dzieci można go chować pod poduszką. I widzimy wtedy, że ta zmiana następuje wręcz natychmiastowo. Ten człowiek zaczyna rozkwitać. Czyli na przykład. Zmienia ubrania, zmienia makijaż, zmienia fryzurę. Tak, tak, o tych włosach będziemy jeszcze rozmawiać. Ten obiecany podcast będzie, ale to jest taki długi podcast i on potrzebuje więcej czasu, aby powstać. Czyli zmiana fryzury, zmiana koloru włosów. Nagle budzi się jakaś pasja. Te osoby, które może są takie smutne, takie szare myszki, takie przytłumione, przygaszone, nagle otrzymują ten rodochrozyt i ten rozkwit jest taki wow! Jakby nagle z tego pączka otworzyła się piękna róża, i to bez względu, czy mężczyzna, czy kobieta, bo ta pasja, ta, ta radość życia się pojawia, ten wewnętrzny ogień się pojawia, ta miłość do siebie. Wzrasta, to poczucie własnej wartości wzrasta. Taka również chęć do działania nagle, do tego, żeby wyjść, żeby się pokazać, żeby pokazać tą swoją indywidualność, tą swoją niepowtarzalność. Ten kamień przepięknie blokuje energię mroku, czyli usuwa ten strach, niepewności, straszne sny. Dlatego, jeżeli cierpisz albo Twoje dziecko cierpi na bezsenność, albo na przykład budzisz się w nocy i pojawiają się jakieś strachy, obawy, widzisz coś, coś jest takiego, pojawiają się jakieś takie emocje, może cierpisz na wysokie ciśnienie krwi, które również jest spowodowane psychosomatycznie tą długotrwającymi negatywnymi emocjami takim strachem przed przyszłością na przykład. To wtedy to wszystko zaczyna się regulować, ty zaczynasz lepiej sypiać, ty zaczynasz widzieć w życiu to, co piękne, to, co pozytywne cieszyć się tym życiem. Czyli nagle rozkwitasz, rozkwita cała Twoja istota, bo ten kamień działa i na ciało, i na aurę, ale również przepięknie łączy z duszą i wtedy ta dusza może przez to ciało. Przez to ciało siebie, jak gdyby tą swoją boskość materializować tutaj na Ziemi. Jeżeli bierzesz udział w y, naszych spotkaniach co czwartek, czyli w tak zwanych ceremoniach, to są te uroczyste spotkania, czyli aktywacja wewnętrznego słońca, oczyszczenie, podwyższenie wibracji, połączenie z danym miejscem mocy i później wykład, taki uroczysty wykład na bardzo szczególne tematy, tak zwane klucze do szczęścia, czyli gdy masz ten dostęp premium na mojej stronie bukardimaria.com, w zakładce premium, to wiesz. Że w ostatnim czasie bardzo często pojawiają się właśnie takie tematy związane z pokonaniem tygrysa strachu, związane z powołaniem, z misją, z odkryciem swoich talentów, zdolności. I wówczas rodochrozyt może ci również niesamowicie pomóc. Rodochrozyt jest takim kamieniem na całe życie czyli wystarczy mieć jeden kamień odpowiedniej wibracji oczyszczać go na przykład w wodzie czy oczyszczać go przy pomocy świec intencyjnych u mnie są świece intencyjne oczyszczające kamienie moc oczyszczające kamienie szlachetne oczyszczające talizmany to jest kamień, który będzie Ci służył przez całe życie w niektórych momentach będziesz po niego sięgać czasami będziesz go odkładać do skrzyneczki ale może on służyć pokoleniowo, czyli może on służyć również Twojemu dziecku, później wnukom, prawnukom. To jest taki klejnot, który można przekazywać z pokolenia na pokolenie. Dlatego, jeżeli może jesteś mamą, może, czy tatą, czy, czy babcią, czy dziadkiem już w tym momencie, to jest to również taki prezent pokoleniowy, który można przekazać dla wnuków, który można przekazać dla prawnuków, dla dzieci, ale również przekazać im tą wiedzę na temat tego kamienia, ponieważ w dzisiejszych czasach, gdzie jest taka ilość informacji, tego wszystkiego, takie zabieganie, takie odcięcie troszeczkę od duszy, to ta stara wiedza zanika, ta stara wiedza gdzieś tam tylko przetrwa u świadomych ludzi, i dlatego trzeba czasami tak powiedzieć opowiedzieć taką legendę opowiedzieć taką historię tego kamienia dla małych dzieci, żeby one czuły jego wartość i wiedziały, że również powinny go przekazać jako taki klejnot pokoleniowy dla swoich. Dzieci, czy wnuków, czy prawnuków. Czyli to jest taki kamień, który kupujemy raz i może służyć całej naszej linii krwi. I to nie jest przypadek, że ten kamień jest w takim kolorze różowo-czerwonym, czyli tego wewnętrznego ognia, ale również właśnie tego rozkwitu i tego, tego kodu krwi. Czyli on wpływa na nas pozytywnie, a jednocześnie, gdy podarujemy go, dla kolejnych pokoleń to będzie również im rozświetlał życie i dawał tą radość życia. Radość życia w tym ciele materialnym, ale z taką pełną świadomością duszy, boskości, światła, tego co piękne, tego co pozytywne. Czyli nie jest to tylko takie tak, jakaś radość życia, upijania się, jedzenia, seksualności, chociaż ten kamień również na to wpływa, czyli jeżeli ktoś ma na przykład oziębłość seksualną, ktoś jest bezpłodny, to również może w tym pomóc. Ten rozkwit następuje na wszystkich płaszczyznach, czyli również gdzie są jakieś blokady, blokady w seksualności, blokady w czakrach, blokady związane z, na, z tym, że nie możemy mieć na przykład potomstwa. Bo jest jakaś blokada, to również ten kamień rozpuszcza te blokady i dlatego działa również na przykład na seksualność czy na płodność. To jest również kamień urody, bo bardzo pięknie działa na skórę, bardzo pięknie działa na włosy, bardzo pięknie działa um, ogólnie na, na całą estetykę naszego wyglądu, czyli również... Um, Często stosuję ten kamień do stworzenia talizmanu, talizmanu Wenus, talizmanu miłości, talizmanu urody, czasami rodochrozyt, a czasami rodonit. Ale najczęściej wybieram właśnie rodochrozyt w takim bardziej różowym odcieniu, bo wtedy on przepięknie wspomaga ten rozkwit również tej urody. Czyli podsumowując, jeżeli nie masz tego kamienia, to najwyższy czas, aby dołączył do twojej kolekcji. Nie każdemu się podoba ten kolor, ten czerwony kolor czy różowy, ale tutaj nie chodzi o to, czy nam się coś podoba, czy nam się nie podoba, tylko o to, jak działa i jeżeli potrzebujemy, żeby akurat w pewnych dziedzinach rozkwitnąć, również w dziedzinie bogactwa, obfitości zawodowej, kariery, rozkwit we wszystkim, czyli również rozkwit w różnych dziedzinach życia, to wtedy taki kamień powinien trafić do Twojej kolekcji. Jeżeli nie chcesz go nosić na co dzień, bo może rzucać się w oczy i od razu jakieś, jakieś osoby będą pytać, a co to jest za kamień? A po co to nosisz? A co tam, coś tam, to zakładaj go na przykład w domu, zakładaj go na gołe ciało, pod koszulkę, pod sukienkę, albo w nocy po prostu pod poduszkę, albo kłaść na splocie słonecznym. I na sercu. I wtedy będzie również cudownie zmieniał Twoje życie na lepsze, jeszcze piękniejsze. I pamiętaj, żeby mi napisać w komentarzu tutaj pod tym wideo, czy już masz rodochrozyt, czy zainteresowało cię to wszystko, co powiedziałam, a to jest tylko marginalne, takie naprawdę w ogromnym skrócie omówienie tego kamienia. I pamiętaj, że spośród wszystkich osób, które zostawiają komentarze, zawsze w czwartek losuję jedną osobę, która otrzymuje ode mnie moje papierowe cudowne karty pachnące karty kamienie mocy. Wysyłam je pocztą. Pierwsza wysyłka jest mniej więcej końcem listopada, więc może akurat Ciebie wylosuję i te kartę ode mnie otrzymasz z przesłaniami, gdzie możesz codziennie wylosować jakąś kartę i otrzymasz wskazówkę w danej sytuacji. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.